To co? Coś trzeba by nagrać. Zobacz sobie. Tak. Czekaj, wysokość ustawię. Okej, dobra, to zaraz sprawdzimy. Wszystko, czy się słyszysz? Uwaga. Poszło. Choćbyś miał cały świat, bez niej nie masz nic. Szukasz jej, pragniesz jej, bez niej to nie ty. To dziwne jest, ale ja nigdy o niej nie myślę jako o osobie niepełnosprawnej. Dlatego, że ona jakoś tak wróciła do tego życia i do radości życia. Jest zawsze w pięknym makijażu, jest zgrabna, w szpileczkach. I na tym wózku wygląda jak królowa na tronie, a nie jak osoba z niepełnosprawnością. W tym całym nieszczęściu Monika znalazła swoje szczęście w postaci Kuby. Kuby Raczyńskiego, jej męża. Ja nie widziałem bardziej szczęśliwych ludzi. Monika jest takim darem, który napełnia człowieka optymizmem i radością. A Monicia, co chcesz? Ja bym chciała banany. Nie mogę zejść. Chodź, zejść. Chcesz zejść? To chodź. Pomóż ci? Pomóż ci? Podać mamie idzie. Chodź, podasz mi banany. Dziękuję. A wskoczysz tu do mnie? Chodź. Oj, oj, oj. Jaki jest podział ról między wami? Monisiu? Kubusiu? No jest, myślę, taki standardowy, to znaczy... Ponieważ trochę tak jak w domu, Monika nie? Monika śpiewa i rządzi, no to ona rządzi i śpiewa, ja wymyślam melodię. A ty grasz tak. I jesteś poddanym tak. Moim rządom. Jestem akompaniatorem twojego życia. Teraz to wygląda tak, że to jest wręcz zabawne, bo to jest po prostu sekundy tylko, żeby móc dojść do tego. Oczywiście pianina. Sekundy, bo zaczynam grać, to już nie wiem. Tata, nie gaj! Tata, nie gaj! I albo idzie i do... Synek nasz. Tak. Więc albo tata, dziecko, piłka, albo, piłka. Albo Kalinka krzyczy, więc trzeba już iść do niej. A ja z kolei pisałam słowa naprawdę... Nie wymyślam teraz, w nocy, kiedy wstawałam do karmienia. Tu trzymałam, miałam oczy zamknięte, bo w półśnie i jakieś, o, nie ma rady na miłość. I musiałam to zapamiętać do rana, bo nawet nie miałam siły zapisywać tego. Oczywiście, no byłam załamana, byłam zdruzgotana tym, co się stało. Nie umiałam znieść, że ta przeszłość była taka piękna, a już jej nie ma. Ale pragnęłam się wydostać z tego. Gdzieś od samego początku miałam taką energię w sobie, żeby dążyć jednak do poprawy tej sytuacji. Ja nie zanurzyłam się w tej rozpaczy. I myślę, że to mnie tak uratowało. Dużo ludzi miało w tym swój udział, w tym procesie moim. Takie, które gdzieś się pojawiały w szpitalach, w centrach rehabilitacji, takie, które też miały podobne przejścia, to byli bardzo ważni dla mnie ludzie. Bo ja sobie nie wyobrażałam, że ja mogę się cieszyć swoim życiem w takim stopniu. Mówię, no z czego tu się cieszyć, człowieku, jesteś na wózku, no proszę cię. No. A oni mi mówili, to jest możliwe, no naprawdę możesz żyć pełnią życia. Czasem nie musieli nic mówić, po prostu patrzyłam, jak oni żyją. I to było bardzo inspirujące. Modlę się, bo wiem, bratem śmierci jest sen. Monika od razu przyjechała na sesję bardzo przygotowana do utworu. Piosenka była napisana specjalnie dla niej, jeśli chodzi o tonację, jeśli chodzi o charakter jej głosu i jej ekspresji muzycznej. Natomiast już sama praca była wielką przyjemnością, ponieważ Monika była przygotowana do sesji i do pracy. Widać, że jej charakter jest tutaj, taka siła woli w tym wszystkim, hart ducha, pozwala nam wszystkim patrzeć na Monikę jak na takiego anioła, można powiedzieć, który cieszy się życiem i tak jak mówię, stawia na rodzinę. Taka to miłość, jakiej nie było w nas, w małym naczyniu, światy zamknięte dwa. Przez kilka lat byliśmy tylko znajomymi zespołu, spotykaliśmy się na scenie i szczerze mówiąc dopiero po wypadku, jak ją odwiedziłem, to coś między nami zaiskrzyło.
Czy od pierwszego wejrzenia? No zawsze mi się podobała, ale to jest chyba oczywiste, bo to jest piękna kobieta. Natomiast miłość, myślę, że to był pewien proces, który trwał i no i jest chyba to silna miłość, tak mi się wydaje. Wszystkie topoły trzeba ładować. To jest na końcu mnie. Tak, to jest taki wesoły autobus.